Radio Panał. Halo, halo, dzień dobry, Bartosz Gleń, zapraszam na kolejną audycję czysto piłkarską. Pragnę poinformować, że sukcesem zakończyły się rozmowy z ekspertami NC+, dlatego z radością przedstawię teraz gości. Kazimierz Węgrzyn. Dzień dobry. Wojtek, ostatni raz taki aplauz słyszałem, jak Allen Iverson ograł Michaela Jordana, to były lata 90, więc szmat czasu. No, takie nazwisko przy moim nazwisku nobilituje, wysoko podnosi poprzeczkę. Mam nadzieję, że przed godziną 10 będziemy mogli ogłosić, że dałem radę. Jesteś mocno w baskecie od jakiegoś czasu. To, co wtedy zrobił Iverson, to był chyba crossover, dobrze mówię? Tak, to się nazywa. Tak, to jest podobne zagranie, jakie kiedyś Leo Messi w meczu Barcelony z Bayernem Monachium zaserwował Boatengowi. To była sytuacja, po której Boateng padł na murawę i obaj mieliśmy wrażenie, że zerwał krzyżowy w obu kolanach. On chyba nawet wtedy się trochę zakopał. No ale to jest Messi, a Messi robi wielkie rzeczy. Dziś w programie wspólnymi siłami omówimy kilka ważnych i bardzo ważnych spraw. Między innymi najciekawsze historie 17. kolejki Lotto Ekstraklasy. Co musi mieć trener, by sobie poradzić na najwyższym poziomie i jak wypadają szkoleniowcy, którzy zaczęli pracę w trakcie sezonu. Panowie, skoro jesteśmy przy trenerach, to na chwilę zajrzymy na wyspy. Rywalizacja Mourinho-Guardiola. To cały czas popularny i wdzięczny temat. Swoje przemyślenia zdradził tym razem Eric Cantona, Francuz, legenda Manchester United. Rzekł tak: nie rozumiem, dlaczego Manchester United zatrudnił Mourinho. Przecież to trener promujący defensywny styl. Wolałbym, żeby szkoleniowcem United był Pep Guardiola. Jesteście zdania, że Manchester United miałby większe szanse na sukces z Guardiolą? Ja generalnie jestem... Sukces doprecyzuje, czyli Mistrzostwo Anglii i wygranie Ligi Mistrzów, bo o takich trofeach mówimy. Ja generalnie jestem zdania, że pieniądze powinno się wydawać w sposób racjonalny. Ta zasada pomnożona jest razy 10, gdy wydajemy pieniądze nie swoje. Jestem w stanie sobie wyobrazić Arkę Gdynia, stworzoną na niewielkim budżecie, która szuka punktów w każdy możliwy sposób, nie patrząc na jakość gry, na piękno gry, na zasady. Ale gdy mówimy o jednym z największych klubów świata, o jednym z największych budżetów świata, o piłkarzach, którzy mają tygodniówki na poziomie kilkuset tysięcy funtów, to chciałbym w tej grze, mówiąc o tej grze, zaczynać od szukania piękna, od szukania czegoś nowego, czegoś, co mnie zachwyci, czegoś, co spowoduje, że będę miał problemy z zaśnięciem, a nie tylko i wyłącznie szukania punktów za wszelką możliwą cenę, stawania płasko w okolicach swojej szesnastki, takiego zagęszczania przestrzeni obronnej, że przeciwnik nie jest w stanie nic zrobić, a my szukamy jakiejś kontry raz na kilka czy kilkanaście minut. No właśnie, Kasiu, bo musimy sobie zadać pytanie, czy taki klub jak Manchester United, wielki, sławny, legendarny, powinien być inspiracją
dla innych. Czy ten Manchester United Mourinho może być taką inspiracją? No pewnie może być, natomiast Mourinho pokazał nam w wielu klubach, że to jest zadaniowiec. Dla niego liczą się zadania, dla niego liczą się zwycięstwa, sukcesy. Natomiast jak widzimy, niekoniecznie piękno gry i do tej pory dalej w Manchesterze nie możemy się zakochać tak, jak zakochaliśmy się w Manchester United Fergusona. Guardiola i Mourinho to są dwa różne światy, to są dwa różne bieguny. Guardiola uczy każdego piłkarza, nawet 30-letniego, jak grać, jak się poruszać na boisku. I to widać. W każdym klubie, w którym był Guardiola, myślę, że piłkarze byli szczęśliwi trenując z nim, szczęśliwi ucząc się. Natomiast czasami, patrząc na drużynę Mourinho, mam wrażenie, że piłkarze się męczą, że on chce wyciągnąć z piłkarzy nie to, co mają najlepszego. To on ich układa według swojej zasady, co mają robić na boisku, niekoniecznie to, co mają w swoim DNA. No, pamiętam tą sytuację Real Madryt prowadzony przez Mourinho i te mecze słynne z Barceloną. On już jak gdyby piłkarzy Realu Madryt wychodzących na boisko już w jakiś sposób ustawił i przygotował do tego, że oni mają się bronić, a przecież oni świetnie potrafili atakować, oni się z tym wewnętrznie nie godzili i to, myślę, jest takie trudne dla zawodnika, który ma się czuć jednym z najlepszych na świecie, jeżeli trener mu każe robić coś innego i to wcale nie jest najlepsze. Dlatego Mourinho, oczywiście cały czas mówimy o tym, że to jest jeden z najlepszych trenerów na świecie, ale dzisiaj, patrząc na te pieniądze, które wydaje, faktycznie to, co Wojtek powiedział, no chcielibyśmy coś więcej i tego pewnie też kibic oczekuje. Jeżeli idziemy, budujemy dom, idziemy do Castoramy, to już dziś na poziomie szukania bidetu, szukamy estetyki, szukamy jakiegoś nowoczesnego designu, szukamy czegoś, co nas zachwyci, a nie tylko użyteczności. Manchester United w statucie założycielskim, a był taki czas, panie Bartku, że komentowaliśmy mecze Manchesteru ze stadionu i to mecze o tę najwyższą stawkę. I ten Manchester United ma w statucie założycielskim wpisane dwa słowa. Przedsiębiorstwo rozrywkowe. Skoro mówimy o rozrywce, no to wymagajmy tej rozrywki. Drużyny Mourinho zawsze będziemy pamiętali, ale przede wszystkim będziemy liczyli trofea, jakie te drużyny zdobyły. Drużyny Pepa Guardioli, nawet w sezonach, w których nie zdobywały trofeów, i tak zostawiają coś po sobie. A co ze słynną sentencją Sir Alexa? Atak wygrywa mecze, obrona daje tytuły. To się przeterminowało? Chyba nie. Chyba nie, bo skoro zacząłeś nasz program od testu dla mnie z koszykówki, to i myślę, że w nawiązaniu do koszykówki też wielokrotnie NBA pokazywała, że to się właśnie sprawdza. No, natomiast no, pojawił się taki zespół jak Golden State Warriors, który już nie wychodząc z szatni rzuca z dystansu i zdobywa po 3 punkty za każdy rzut, osiągając jakieś wyniki grubo ponad 120 punktów na spotkanie. To pokazuje, że można zdobywać trofea grając pięknie, co nie znaczy, że zaniedbuje się grę obronną, bo jeżeli Golden trafi na rywala, który też potrafi dużo rzucać, to jest w stanie go sparaliżować, osłabiając jego możliwości ofensywne. Wywołałeś temat Golden State. Ostatnio znalazłem taką wypowiedź Anny Lewandowskiej, że pani Ania wspólnie z Robertem chcieliby w przyszłości wyjechać do Stanów i spędzić czas w Kalifornii. Myślicie, że jest taka opcja, że Robert Lewandowski prędzej czy później trafi do MLS? Że jest skazany na Kalifornię? Ja myślałem, że pytanie, zaraz zanim Kaziu powie, że pytanie będzie brzmiało, czy Robert Lewandowski wspólnie z LeBronem Jamesem zdecydują się na kupienie jakiegoś klubu NBA. Albo z Kerem Karem. No być może tak. Kaziu, myślę, że marketingowo Robert Lewandowski cały czas się rozwija. I Stany to jest taki obszar, gdzie miałby jeszcze duże pole do popisu. No, myślę, nie twierdzę, że on się wyczerpał w Europie. Myślę, że to jest tak, natomiast to jest chyba jeszcze odległy czas. Robert przez co ma wiele sezonów w Europie. Chciałbym, żeby spróbował swoich sił jeszcze w innej lidze, bo to,
To też dla niego będzie wyzwanie, to też nowy język. A jaki? Hiszpański? No, myślę, że Real Madryt to jest ten kierunek, który, który byłby dobry dla Roberta, moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś, pamiętam, Kroos wyjechał do Realu Madryt, to powiedział takie słowa po pierwszych miesiącach pobytu w Madrycie. Wydawało mu się, że Bayern Monachium to jest największy klub na świecie, albo jeden z największych, ale poszedł do Realu Madryt i zobaczył, że jednak trochę jeszcze Bayernowi brakuje. I to jest ten Real Madryt, który pewnie na Robercie też zrobiłby wrażenie. Puentując wątek Manchesterów, to powiem wam tylko, że po 13 meczach Manchester City ma 37 na 39 możliwych. 8 punktów przewagi nad Manchesterem United. Guardiola poprawił defensywę, a tak no, mu mówiłeś, chodzi jak bajce. Mówiłeś, czym się wygrywa trofea obrony. Ja myślę, że ta harmonia i to, żeby no nie przeważyć jak gdyby tego ataku nad obroną, ta równowaga, to jest najważniejsze. I myślę, że Guardiola w pewnych, myślę, momentach swojej pracy czasami przesadzał, czyli było za dużo może tego ataku nad, faktycznie, nad tą grą obronną, albo nie wszyscy piłkarze mogli równie działać w tych zadaniach obronnych, ale teraz myślę, że on jest coraz, co roku bardziej doświadczonym trenerem. I też pamiętamy ten pierwszy sezon Manchesteru City, gdzie tam się coś zacięło pod bodajże 10 kolejce i tam już było słabiej. Dzisiaj on już śrubuje ten wynik jeszcze bardziej. I nawet wczoraj, gdzie City miało problemy, przegrywali 1-0, potrafili też wycisnęli 2-1 losy tego meczu. To też świadczy o tym, że Guardiola jest coraz lepszy. My tu sobie rozmawiamy, ale też mamy do naszych słuchaczy, widzów, ciekawą ofertę. Z uwagi na chęć urozmaicenia audycji, zapraszam do zadawania pytań. Nasi eksperci po drobiazgowej selekcji z przyjemnością się do nich odniosą pod koniec programu. A teraz już naszą całą energię poświęcimy Lotto Ekstraklasie. Sławomir Peszko na prawo noga. Peszko! Trenerzy, ich praca, wpływ na zespół, tym tematom poświęcimy najbliższe minuty. Panowie, kiedy obserwujecie mecz danej drużyny i analizujecie pracę trenera, to na co zwracacie uwagę? Postęp wśród piłkarzy, reakcje na wydarzenia boiskowe, czy coś jeszcze innego? Wszystko jest ważne. Myślę, że nie ma jednej rzeczy, która definiuje trenera. Która definiuje. Generalnie dobrze jest, jak zespół ma trenera. To jest myślę, że trywialnie. To jest rzecz najważniejsza i bez względu na to jak trenerzy we współczesnym futbolu wpływają na grę drużyn, no bo fachowcy mówią o tym różnie. Ja zawsze w takich sytuacjach przywołuję to, co kiedyś powiedział Giovanni Trapattoni, że a on był niezłym trenerem, osiągał sukcesy, był widoczny, słuchali go zawodnicy. Potrafił zrobić show na konferencji prasowej. Że dobry trener jest w stanie zwiększyć jakość drużyny o jakieś maksymalnie 10%. Zły trener jest w stanie obniżyć jakość drużyny o co najmniej 30%. I ja w 100% z Trapattonim się zgadzam. Dla mnie dobry trener to taki, który gdy zawodnikom idzie, stoi z boku i nie przeszkadza. Ale wtedy, kiedy mają problemy, bo mają słabszy dzień, bo mają głupie pomysły na granie, bo akurat trafili na silniejszego rywala, potrafi wymyślić taką rzecz, tak się zachować, tak zaradzić, tak zmotywować, że dzięki niemu zawodnicy zremisowany mecz potrafią wygrać, a przegrany potrafią zremisować. A ja chyba w 100% nie zgodzę się z tym, co mówi Trapattoni, bo ja miałem różnych trenerów w karierze. Powiem tak, słaby trener i dobry zespół potrafi zepsuć. I to nie w 10% czy w iluś tam. Natomiast dobry trener ze średnich piłkarzy może zrobić dobry zespół. To jest najważniejszy człowiek w zespole. Ten facet odpowiada za wszystko. Odpowiednio reaguje na to, jakie jest zachowanie wśród 20 kilku piłkarzy. Dlatego to jest dużo, dużo więcej niż 10% w dobrym zespole dla mnie, bo uważam, że
najważniejsze u trenera to są zasady. Tak jak w domu ojciec ma jakieś zasady, czy dobry nauczyciel ma jakieś zasady i wymaga od uczniów tego, co mają robić, żeby była cisza w klasie, tak samo trener, który wprowadza zasady i wymaga od piłkarzy pewnych rzeczy. Jeżeli ja widzę, oglądając mecz, bo o to pytałeś, powtarzalność, widzę sens gry tego zespołu, nawet jeżeli to jest drużyna, która się cofa głęboko, odbiera piłkę, ale próbuje szybko kontrować i to jest powtarzalne, to ja uważam, że ten trener odcisnął piętno na zespole. To jest ważne. Dlaczego to mówię? Dlatego, że czasami wydawało mi się, że mam lepszy zespół, natomiast trener nie potrafił z tego zespołu wyciągnąć więcej. Natomiast dzisiaj nawet, obserwując niektóre zespoły naszej ekstraklasy, patrząc na pracę trenera Brosza w Górniku Zabrze, patrząc na pracę Letieriego w Koronie Kielce, jeżeli to tak dalej pójdzie, to my już dzisiaj możemy powiedzieć, że to są dobrzy trenerzy, którzy odcisnęli piętno na swoim zespole, mają powtarzalność i my przez to poznajemy tych piłkarzy. Mówiłeś o tym też, bardzo ważnej rzeczy, że trener, dobry trener to taki, który potrafi doprowadzić do najwyższej formy piłkarza albo do formy zbliżonej, którą kiedyś osiągnął. Jeżeli trener tego nie potrafi zrobić, to też coś jest nie tak, bo to potrafią robić najlepsi. Miniony weekend spędziłem w Szczecinie i Poznaniu. Pozwoliłem sobie zapytać piłkarzy i trenerów o główne umiejętności potrzebne trenerowi do pracy na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o piłkarzy, to najczęstsze słowa, jakie padały, charyzma i warsztat. Tego oczekują od trenera. Natomiast gdy zapytałem trenerów, odporność psychiczna i szczęście. Dodalibyście coś jeszcze? Robert Lewandowski chyba mówi, że coś takiego jak szczęście w życiu sportowca nie istnieje, bo jeżeli jesteśmy zawodowcem przez 10-15 lat, to ten bilans zawsze gdzieś tam wyjdzie na zero. Liczy się ciężka praca i to jest chyba najważniejsze. Co do tych pierwszych trenerów, jeszcze w latach 50., wtedy kiedy ten pierwszy wielki Real się rodził, trenerzy przede wszystkim byli od tego, żeby pilnować, czy wszyscy piłkarze wsiedli do autokaru, bo wtedy częściej jeżdżono niż latano. I czy sprzęt został zabrany na mecz. Od tamtego czasu zmieniło się to niesamowicie. Od tamtego czasu trenerzy zaczęli mieć wpływ na to, co się dzieje i dziś są niektórzy tak wielcy, że wymieniamy ich na równi z największymi piłkarzami. Ale musimy też pamiętać, jak zmienił się futbol, że dziś nawet najwspanialszy pierwszy szkoleniowiec nie jest w stanie sam osiągnąć sukcesu, bo sukces w piłce nożnej jest częścią, jest rzeczą mocno składową. Więc kolejna cecha, która nam tu wyłania się i to być może na pierwszy plan, to jest umiejętność doboru współpracowników. Współpracowników, do których ma się ogromne zaufanie, współpracowników, których się nie ogranicza, współpracowników, z którym w ich dziedzinie można porozmawiać na każdy temat i wyciągnąć odpowiednie wnioski. No bo rzeczywiście na końcu przewodu pokarmowego jest on i on jest z wyników bądź ich braku rozliczany. Chociaż jak pokazuje sytuacja Pogoni Szczecin w tym sezonie, to zanim poległ Maciej Skorża, pracę stracił trener przygotowania fizycznego. Gdyby chciał postąpić w podobny sposób właściciel Lechii Gdańsk, to miałby ogromny problem, bo Adam Owen jest w Gdańsku i jednym i drugim. Wywołałeś temat Macieja Skorży. Maciej Skorża to jest trener, który ma charyzmę? Nigdy z nim nie współpracowałem, więc trudno mi powiedzieć, ale to, o czym mówiłeś, ta charyzma no, jest bardzo ważna. Bo nie ma przypadku, Kasiu, w tym, że wszyscy mówią o tej charyzmie. Czyli piłkarze chcą, żeby trener to był facet, który robi na nich wrażenie, który ich zaraża, którego chcą słuchać, który ich motywuje. Zdecydowanie, myślę, że to jest podstawa. Natomiast to, o czym ja wcześniej mówiłem, czyli wymaganie, te zasady gry, no to facet bez charyzmy nie osiągnie tego. Tak samo jak mówiłem wcześniej o nauczycielu, o szkole. Na jednych lekcjach jest głośno, uczniowie wariują, natomiast inny nauczyciel nie ma żadnego problemu z tą klasą i on sobie doskonale z tą klasą radzi. Tak samo z trenerem. Drużyna pozna trenera bardzo szybko. Ja myślę, 2 tygodnie pracy, 3 tygodnie pracy i drużyna już będzie doskonale wiedziała,
wiedziała, z kim ma do czynienia. Czy ten facet ich czegoś nauczy? Czy z tym facetem mogą pójść przez las, w którym jest pełno wilków i czy on ich przeprowadzi? Jeżeli widzą, że ten facet źle rokuje, no to jednak już na początku no, skazuje się na porażkę. Czy trener Skorża ma charyzmę? No, biorąc pod uwagę to, że pracował w Wiśle Kraków, pracował w Legii, ma już jakieś doświadczenie. Wydawało mi się, że to będzie taki moment w Pogoni Szczecin, gdzie go tak naprawdę lepiej poznamy. Może nawet sprawdzimy, czy to jest trener, który potrafi ze średniego zespołu zrobić dobry zespół, to co powiedziałem, bo taki dobry trener potrafi to zrobić. No, jemu się nie udało, oczywiście to jest nic straconego, może dalej próbować, ale to jest jego taka, myślę, jedna z większych porażek, bo przegrać walkę o Mistrzostwo Polski, czy niepowodzenia w pucharach, no to jest wiadomo, to się może zdarzyć. Natomiast tutaj przez taki okres czasu, gdzie już ta końcówka w Lechu była słaba i ta ilość przegrywanych meczów, biorąc pod uwagę i Lecha, i Pogoń Szczecin, to już świadczy o tym, że trener Skorża no, nie miał dobrej pasy. To porozmawiamy sobie teraz o trenerach, którzy przejęli zespół w trakcie sezonu. 5 takich trenerów. Trener Skorża odszedł, zastąpił go trener Jun Jajć, następnie Waldemar Fornalik, Adam Owen, Maciej Bartoszek i Romeo Jozak. To są te nowe postaci, jeśli chodzi o trenerów w sezonie 17-18. Zaczynamy od samego dołu i też tego trenera, który na razie prowadził zespół w 2 meczach, czyli Jun Jajć, 2 mecze, porażka w Krakowie 0-1, w weekend remis 2-2 z Piastem Gliwice. Czy to już czas, żeby takiego trenera recenzować, czy jeszcze należy się wstrzymać? Jak ktoś chce pokazać, że jest idiotą, to może to zrobić już dziś. Natomiast no, żeby trenera we właściwy sposób ocenić... To ja zrecenzuję. Podobało, że Adam Frączak zagrał na skrzydłach. Trzeba dać mu trochę czasu. Runiajczy robi wszystko to, co zniszczył Maciej Skorża. Największym problemem Macieja Skorży nie było to, że Pogoń nie wygrywała, bo jeżeli piłkarze widzą choć malutkie światełko w tunelu, to są w stanie przetrzymać każdy, nawet najtrudniejszy okres i razem z tym trenerem dzielić smutki po to, żeby później cieszyć się po zwycięstwach. Ale szatnia Pogoni Szczecin straciła zaufanie do Macieja Skorży, bo jego decyzje, jego zachowania były absolutnie nielogiczne. Decyzje, które doprowadziły do tego, że najpierw stracił starszyznę w osobie Rafała Murawskiego i kilku innych starszych zawodników, później stracił lokalne, nazwijmy to w cudzysłowie, gwiazdy, czyli Korta, czyli Zwolińskiego, bo potrafił się na nich obrazić wtedy, kiedy oni mieli słabszą formę i być może zbytnio nie przykładali się do swoich obowiązków. Runiajić, nowy, ale na pewno rozmawiający z ludźmi, którzy są w Szczecinie od dawna, wie, w jaki sposób może odrodzić Pogoń. Świadczy o tym skład z meczu przeciwko Piastowi i Gliwice. Na boisku pojawili się ci wszyscy, którzy z jakiegoś powodu nie potrafili, prowadzeni przez Skorżę, dać czegoś więcej. Czyli była w tym składzie i szczecińska młodzież, byli też doświadczeni zawodnicy. Jeżeli to się Runiajczowi uda, to będzie mu strasznie łatwo pracować, bo będzie otoczony grupą zawodników, którzy w jakiś sposób coś mu zawdzięczają, którzy dzięki niemu wyszli na prostą, a wtedy z takimi piłkarzami naprawdę można konie kraść i myśleć o ogromnych sukcesach. A czy w decyzji władz Pogoni o zatrudnieniu Runiajcia należy szukać analogii do Korony, że też trener z Niemiec, trener, który kiedyś walczył o utrzymanie zespołu. Gino Lettieri pokazał, że w polskich warunkach sobie radzi bardzo dobrze i Pogoń no, w pewnym sensie chciała skopiować ten ruch. No jak widzimy, w Koronie to zaskoczyło. My nie znaliśmy
trenera Letieriego. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, że zwolniany został Bartoszek, trener roku. Zdziwiliśmy się, ale oni wiedzieli więcej. To się sprawdziło i to dobrze rokuje też na przyszłość, bo ja nie widzę tutaj i nie czuję tego, że coś miałoby się wypalić. Natomiast, no nie wiem, mam nadzieję, że w Pogoni też tak samo mają dużą wiedzę na temat nowego trenera, jak mieli właściciele Korony Kielce. No po tych dwóch meczach ciężko cokolwiek powiedzieć, tym bardziej, że ten mecz ostatni w Szczecinie to był trudny do oceny, mimo to, że i tak w tych warunkach nieźle to wyglądało. Dzielni byli, tak. No to jest chyba 9 punktów, tak? Pogoń już ma straty do żeby wyjść ze strefy spadkowej. To nie jest mało, nie ma podziału punktów. Będzie naprawdę bardzo ciężko. Jeżeli on utrzyma Pogoń, to trzeba powiedzieć, że to będzie dla niego bardzo duży sukces. A Pogoń potrzebuje wzmocnień? Czy trener Runiajc może powiedzieć tak jak trener Bielica, który przychodził do Polski i powiedział, że on nie chce transferów, bo on ma w Lechu takich graczy, którzy zapewnią mu punkty? Każdy zespół potrzebuje wzmocnienia. Gdybym ja miał pokazać miejsce, w którym to wzmocnienie by się przydało, to chyba mimo wszystko bramka. Łukasz Załuska przez długi czas pewny punkt, nawet w meczach, które Pogoń Szczecin potrafiła wysoko wygrać, tak jak chociażby 3-0 z Arką w Gdyni. Najlepszym piłkarzem całego tamtego spotkania był właśnie Łukasz Załuska, ale ostatnie tygodnia fatalne. Złamana psycha, podeptana osobowość i w takiej sytuacji u bramkarza pojawiają się takie błędy jak przy pierwszym golu dla rywala i taki pech jak przy golu numer 2. Strzelca też byś, Kasiu, szukał, czy dałby się jeszcze szansę Łukaszowi Zwolińskiemu? No, to różnie może być. Możemy czekać, możemy się nie doczekać. Już trochę tych tygodni było, ale to co Wojtek mówi o Załusce, no to jest też rola trenera, żeby odbudować takiego piłkarza na takiej pozycji. Jeżeli Załuska kiedyś prezentował dobrą formę, czy jeszcze kilka tygodni temu, to dlaczego nie miałby tego robić już za chwilę? To też wyniki powodują to, że człowiek się buduje albo spada na dół. Takie pozycje jak środkowy obrońca, a przede wszystkim bramkarz i środkowi obrońcy najbardziej takie newralgiczne potrzebują takiego spokoju też wewnętrznego, a to daje i osoba trenera i na pewno wyniki i dobra gra w poprzednich meczach. No tutaj bramkarz na pewno nie ma komfortu. Napastnik, myślę, że tak, to jest taka pozycja. Pogoń potrzebuje strzelca, który będzie strzelał, ale o takiego na pewno trudno. Na pewno też dobrze by było. Tym bardziej zimą. Tak, ale żeby któryś z tych piłkarzy zaskoczył. Frączak, oczywiście mówiłeś, że też uważam, że to on się czasami męczył na dziewiątce. Tak, miał fajny sezon, nastrzelał tak, tych goli. Ale to nie jest też piłkarz taki, który będzie nam gwarantował kilkanaście goli. No zobaczymy, Zwoliński, nie wiem, trudna sytuacja. Tak jak mówię, Pogoni nie zazdroszczę, ale biorąc pod uwagę, jakich oni mają piłkarzy w drugiej linii, Delew, Dziurcio, Murawski, piłkarzy, których pewnie w dobrej formie chciałby nie jeden klub w Polsce, a oni ci zajmują ostatnie miejsce. Dla nich to też jest porażka, to nie są piłkarze młodzi. Ja sobie nie wyobrażam, grając w tym momencie na ich miejscu, żebym liczył się ze spadkiem z ekstraklasy, bo dla nich to już byłaby degradacja nieprawdopodobna. Dlatego tutaj trener i ta psychika to są ważniejsze rzeczy niż nawet może nowi zawodnicy, bo jeżeli tutaj się poprawi, to myślę, że każdy z osobna z piłkarzy też powinien poprawić swoją jakość. Ja wierzę w Zwolaka. Wierzę, że piłkarz, który jako 20 i trochę latek strzelał naprawdę dużo goli, bardzo dużo goli, jeszcze te gole będzie strzelał w miejscu, które zna najlepiej, które pewno bardzo kocha, nawet wtedy, kiedy się do tego nie przyznaje, czyli w Szczecinie. Ustawienie na skrzydłach Delewa i Frączaka i na dziewiątce Zwolińskiego pozwalało Pogoni w długimi fragmentami spotkania grać de facto trójką środkowych napastników, no bo Frączak ustawiany na dziewiątce uwielbiał schodzić do skrzydła i na dziewiątce go nie było, bo nie potrafi grać tyłem do bramki, ale ustawiony na skrzydle, bardzo mobilny, bardzo taki agresywny w graniu, potrzebował ułamek sekundy, by znaleźć się jako drugi środkowy napastnik. To samo dotyczy Delewa, który też często ustawiony był wyjściowo na środku ataku, ale to nie było to. Natomiast on ze skrzydła potrafi w mgnieniu oka stać się kolejnym środkowym napastnikiem, więc optymalnym ustawieniem Pogoni na przyszłość to będzie rzeczywiście Frączak, Delew
i skuteczna dziewiątka. Czy będzie tą skuteczną dziewiątką Łukasz Zwoliński? Czas pokaże, ale myślę, że do Bożego Narodzenia jeszcze coś dla Pogoni powinien strzelić. Gol na 2-1 dla Bordowców był potwierdzeniem twoich słów, bo Frontrza grał z lewej strony, Zwoliński zabrał przeciwnika, a Delew wykończył. Podoba mi się, jeszcze tak puentując wątek Pogoni, spas Delew i jego taka determinacja. Dzikość. Tak, jest w każdym meczu szalenie nabiegany, aktywny, zaangażowany, mnóstwo energii ma, charakter. Ma ten facet. Ma charakter, przeciwieństwie do Dziurcio, gdzie umiejętności... Nie pęka, on nie pęka. Tak. Gdzie umiejętności Dziurcio też... Dziurcio się blokuje w Krakowie, mogliśmy to zaobserwować. Tak, Dziurcio też moim zdaniem bardzo duże umiejętności, natomiast czegoś tam brakuje. Brakuje takiego wyzwolenia, tej większej energii. On to ma, może nowy trener to potrafi zrobić. W strefie komfortu nie jest Waldemar Fornalik. Tutaj znacznie więcej meczów, bo 8 punktów 9, czyli 1,1 na mecz od chwili, gdy objął zespół po Dariuszu Wdowczyku. Ja myślę, że Waldek miał z tych wszystkich trenerów, którzy doszli, najłatwiej. Z tego, co sobie przypominam, nie tylko ja, ale także moi koledzy, często nawet wtedy, kiedy Piast na początku sezonu przegrywał, Piast Wdowczyka chwalili. Że był to Piast, który potrafił zagrać naprawdę fajne mecze. Że był to Piast, który miewał mnóstwo pecha. Takim pechem, który najłatwiej nazwać, to były rzuty karne pod koniec spotkania, pudłowane przez Wasiliewa w meczach, które Piast później remisował. Więc gdyby na początku sezonu, a wiemy jak ważny jest początek sezonu, Piast zamiast dwa razy zremisować w spotkaniach, w których Wasiliew spodłował karnego, dwa razy te mecze wygrał, czyli miało 4 punkty więcej, byłoby więcej spokoju, nie pojawiłyby się niepotrzebne wypowiedzi Dariusza Wdowczyka na temat swoich zawodników, bo wiadomo, jeżeli coś takiego się pojawia, to jest najczęściej koniec trenera, bo piłkarze nie będą potrafili się poświęcać dla kogoś, kto ich po prostu nie szanuje. Więc Fornalik musiał tak naprawdę przede wszystkim pogrzebać trochę w głowach piłkarzy. Miał w miarę ułożony zespół, pewne rzeczy delikatnie skorygował i ten Piast nie zdobywa cały czas dużej liczby punktów, ale coś mi się wydaje, że z utrzymaniem w lidze nie powinien mieć problemów. Kasia, gdyby się porównać kadrę Piasta i Pogoni, to kto ma lepszych graczy? A może porównywalnych? Myślę, że porównywalnych. Nie wiem, nawet jakbyśmy się zastanowili, to może Pogoń nawet mieć piłkarz lepszy, chociaż nie, no teraz doszedł Wasiliew, więc tam ma kto grać też. Badia za chwilę będzie. Badia ma kto grać w Gliwicach. I Waldek Fornalik, ja byłem na meczu Piast Gliwice-Krakowia. Powiem szczerze, pierwszy połowie grali naprawdę dobrze, gdzie Krakowia chciała się obronić przed tymi atakami. Zabezpieczyła środek, natomiast Piast świetnie grał skrzydłami. Kączkowski z prawej strony wchodził, z drugiej strony też były dobre ataki i Waldek Fornalik ma styl, ma może nie tyle wypromował Papadopoulosa, ale dał mu duże zaufanie. Jankowski jest też piłkarzem, który jak wchodzi też daje dobre zmiany, czy też może za chwilę grać razem z Papadopoulosem i to się sprawdza. Papadopoulos strzela gole, potrzebuje dobrych dograń z boku i to się udaje. I jeżeli Wasiliew, który już zaczął grać, łapie tą formę, dojdzie Badia, to jest zespół, który uważam powinien nie mieć problemu z wydostaniem się z tej strefy spadkowej i przesuwać się do góry. Gdy zatrudnia się nowego trenera, ważne jest, żeby przychodził taki, który nie będzie chciał wszystkiego zmieniać. Chcąc nie chcąc, nawiązałem tu do Michała Prabierza w Krakowi, który zamiast poprawiać to, co fajnie wypracował Zieliński, zdecydował się na rewolucję i rezygnował nawet z tych dobrych ogniw. W przypadku Piasta Gliwice, trenera, którego Pogoń Szczecin znaleźliśmy z kapitalnej gry skrzydłami, czyli Dariusza Wdowczyka zastąpił Waldemar Fornalik, którego najpiękniejszy ruch znaliśmy też z bardzo efektownej gry, która miała najmocniejsze akcenty właśnie na skrzydłach, więc być może dlatego łatwiej będzie Fornalikowi to wszystko bardzo ładnie, w mądry sposób zrekonstruować i doprowadzić do tego, że Piast będzie powoli piął się w górę tabeli. Trener Probierz
po meczu z Lechią powiedział, że ta robota tyle go kosztuje, że on chyba kiedyś zejdzie, padnie w trakcie meczu na murawę. Bo został wywołany ten temat tętna pulsu u trenera Brosza, który był w trakcie jednego z meczów bardzo wysoki, odniósł się do tego trener Probierz i powiedział, że to jest niesamowita robota. No tak. Jeśli chodzi o emocje i... Myślę, że Michał Probierz, no... Chciałby tak, żeby tak szło jak w Jagiellonii Białystok, czyli walka o mistrzostwo to jest na pewno łatwiejszy niż ta sytuacja, w której znalazł się teraz. On zdaje sobie z tego sprawę, że ta jego praca na razie owoców nie przynosi, że kibice też są zawiedzeni, tam stadion w Krakowie też się nie zapełnia. Profesor Filipiak pewnie też od czasu do czasu jakiegoś SMS-a wyśle, więc to nie jest strefa komfortu. Ale to, co Wojtek powiedział, to jest to, na co Michał w jakiś sposób, z czymś się pewnie Michał liczył, bo to jest jego projekt, to on w jakiś sposób ten zespół sobie układa po swojemu. Na razie to mu nie wychodzi. Czy wychodzi Adamowi Owenowi, który zmienił Piotra Nowaka, 7 meczów, 10 punktów, średnia 1,4 na mecz. Zaobserwowaliście jakieś ciekawe propozycje Adama Owena? Adam Owen ma pecha, bo jestem świeżo po piątkowym meczu Krakowi z Lechią Gdańsk. O Boże, jaka to była męka. Jaka to była padlina. Jakie to było złe. Jakie to było nieestetyczne. Ale chcesz powiedzieć pomysły trenera Owena? Nie, tak naprawdę to trener Owen, jaki człowiek, który do tej pory był tylko i wyłącznie trenerem przygotowania fizycznego, którego kompletnie nie znaleźliśmy, mogą być pomysły, które nas rzucą na kolana. Spotkał szatnię, która ma naprawdę dużo jakości. Przypominam sobie, jak dyskutowaliśmy na temat Lechii Gdańsk w poprzednim sezonie i gdy mieliśmy wyznaczyć dwie najsilniejsze szatnie, to pierwsze, co nam przychodziło do głowy, to Legia Warszawa i Lechia Gdańsk. Bardzo dużo w porównaniu z tamtym okresem się nie zmieniło, więc no, od tych piłkarzy należy wymagać jakości. W meczu przeciwko Krakowi po prostu się skompromitowali i teraz nie wiem, czy im się nie chce, czy mają tak podpisane kontrakty, że czy się stoi, czy się leży, czy najnormalniej w świecie są źle przygotowani fizycznie, a o tym, jak przygotowanie fizyczne jest ważne, pokazują dwie drużyny, Górnik Zabrze i Korona Kielce. Trzeba by być bliżej zespołu, żeby o tym wszystkim się dowiedzieć, ale jeżeli to jest problem z przygotowaniem fizycznym, to Owen nie będzie miał na kogo zwalić. Dobrze, ale Lechia prowadziła w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, 1-0. Rykoszet po uderzeniu Sławomira Peszki, zostaje pół godziny do końca. No jaka jest odpowiedzialność trenera za wynik? Żadna? To piłkarze zawiedli? No ja myślę, że dobry zespół, jeżeli na wyjeździe wygrywa 1-0, to... To ciągnie do końca. To jest rzecz, myślę, bardzo ważna, najważniejsza, że łatwiej się gra, człowiek wierzy w siebie, całym zespołem broni. Ja może odniosę się do tego, że oglądając drużynę Nowaka i Owena, ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. Tam dla mnie nie ma nic nowego. Piłkarze oczywiście mówią, że trener z nimi rozmawia, że trochę jest lepiej, zwłaszcza to słyszałem wypowiedź braci Pajszao. Bo Lechia ma strzelca, Kasiu, to już jest coś. Tak, ale Lechia miała w ogóle kadrę nieprawdopodobną jeszcze pół roku temu. Tam kilku zawodników też dobrych odeszło, Chrapek. Chociażby Mila nawet, nie wiem co tam się podziało, Wawrzyniak, Mila poza kadrą. Oczywiście to są pewnie ludzie, którzy stali kozłami ofiarnymi, może psują atmosferę, ale to też jest jak gdyby trener, który no, musi dojść do piłkarzy doświadczonych. Czasami trener przychodzi i no, rezygnuje z doświadczonych piłkarzy. Natomiast czasami ten doświadczony piłkarz może już formą, nie muszą być to najlepsze lata, ale tym doświadczeniem może wiele pomóc, wiele zdziałać. I to jest taka, myślę, jedna z większych porażek Lechii Gdańsk, bo ja jakbym tam wkładał pieniądze na miejscu właścicieli, i to ja bym tego nie akceptował. Dla mnie to były wyrzucone pieniądze błoto. No niby gramy w Ekstraklasie, ale tak naprawdę co z tego mamy? No żadnego sukcesu, żadnego radości nie dajemy kibicom. Stadion też się nie zapełnia. Spędzamy czas. Spędzamy czas, no gramy w Ekstraklasie, ale no wydajemy jednak pieniądze. Tam
pewnie piłkarze, patrząc na nazwiska tych piłkarzy, są na dobrych kontraktach, a wiele klubów budżetowo niższych, myślę, gra lepiej w piłkę niż Lechia Gdański i to na pewno jest do poprawy. Rzecz, która mi się najbardziej nie podoba. No skoro zgadzamy się z Kaziem, że trener dla piłkarza musi być no właśnie tym kimś, musi być dla niego czymś strasznie ważnym, to jak można być kimś ważnym dla piłkarza w sytuacji, kiedy w klubie się pali, a trenera przez 2 tygodnie nie ma w robocie? Na Boga, no czy my chcemy tworzyć poważną ligę? Wydaje mi się, że gdyby rzecz dotyczyła nawet takich sław jak Pep Guardiola i José Mourinho, którzy jednocześnie prowadziliby Lechię Gdańsk, daj Boże, kiedyś, i reprezentację swojego kraju, to też ten temat byłby podnoszony. No jak to? Ten główny przywódca, ten, który ma być dla nas opoką, ostoją i kimś jeszcze, wtedy kiedy nie idzie, na 2 tygodnie wyjeżdża do zupełnie innej roboty. A tu facet, którego nikt nie zna, który dostaje pierwszą swoją samodzielną robotę na takim poziomie, ma jeszcze taki komfort, że pracuje sobie z reprezentacją Walii. No o co to chodzi? Czy to jest poważne? No to pewnie to na to właściciele Lechii Gdańsk musieli się zgodzić, bo no jak Gareth Bale woła, to po prostu trzeba przyjechać. Ustalone. On nie ma wyjścia. Jak gdyby spadła mu z nieba ta propozycja, chciał skorzystać, no zobaczymy, czy ją wykorzysta. Ja myślę, że Gareth Bale chciał się lepiej przygotować do tego meczu i stąd obecność na Bałę. Słabo mu wychodzi. A takim piłkarzom się nie odmawia. Temat Lechii. Jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy. Być może należałoby zrobić wzorem Pogoni z Sebastianem Milą, coś takiego jak z Rafałem Murawskim, czyli odblokować Sebastiana Milę i wpuścić go na boisko. No, na pewno z kimś takim jak, myślę, że Sebastiana trzeba by w parze z Kubą Wawrzyniakiem, który tam też już jest wystarczająco długo i wystarczająco ma mocną pozycję w szatni, potraktować. Ale dużo też by zależało od obu piłkarzy. Oni muszą, to nie trener ma dawać sygnał, że chce stawiać na piłkarzy. To piłkarze jako pierwsi muszą dać sygnał, że chcieliby dla tego trenera dać chociażby trochę więcej niż dla poprzedniego. Ja wiem, ale to jest dziwna sytuacja, bo faceci nie sprawiali problemu w innych klubach. Nie słyszeliśmy o tym, że to są kontrowersyjne osoby. Wawrzyniak wydaje się ułożony, to samo Sebastian Mila i co? Nagle to są stuprocentowi profesjonaliści. Nagle zaczynają przeszkadzać, coś jest nie tak. I niekoniecznie ja widzę tutaj problemu u piłkarzy. Panowie, teraz wejdziemy w strefę trenerów, którzy mają całkiem niezłe wyniki. Maciej Bartoszek zastąpił trenera Rumaka, 7 meczów, 12 punktów, 1,7. Maciej Bartoszek, Korona Kielce, wykręcił bardzo przyzwoity wynik, dzięki temu został najlepszym trenerem poprzedniego sezonu. Dzisiaj Nieciecza, w której radzi sobie jak? Dobrze? Bardzo dobrze? No, wyniki Niecieczy jestem w stanie przyjąć, kupić i zaakceptować, bo rzeczywiście jakości nie ma zbyt dużej wśród piłkarzy, więc trenerowi w takim klubie pozwalam na każdy sposób grania. No i Bartoszek jest skuteczny. Gdybyśmy popatrzyli na liczbę zdobywanych punktów od momentu, kiedy Bartoszek przybył do Niecieczy, no to Brookbet jest w górnej połówce tabeli, niewiele ustępując drużynom, które tak często chwalimy, jak Górnik Zabrze, Korona Kielce i Legia Jozaka, więc tu rzeczywiście jest okej. Ta zmiana przyniosła pozytywne efekty. Skoro są punkty, teraz wypadałoby trochę popracować nad stylem, a wiemy, że jeżeli Słowaków uda się zagonić do roboty, Słowaków, którzy moim zdaniem są troszkę bardziej utalentowani i piłkarsko niż Polacy, to można od nich oczekiwać pięknej gry. Razem komentowaliśmy spotkanie Brookbetu z Pogonią Szczecin. To był wtedy mecz przedostatniej i ostatniej drużyny w tabeli i ostatnie 30 minut tego meczu, kiedy to Bartoszek został zmuszony, przegrywając 1-2, do wpuszczenia 2 czy 3 słowackich piłkarzy, pokazały, że Brookbet może grać kapitalną piłkę. A podoba wam się ekspresja trenera Bartoszka? Bo Gino Lettieri powiedział, że takie rzeczy są niepotrzebne. Że trener powinien sam stać, dyrygować, natomiast jakieś wariactwa, piłkarze, którzy wyskakują, asystenci trenera, którzy instruują, pokrzykują,
tego nie powinno być. Wiesz co, akurat u trenera Bartoszka mi to nie przeszkadza. Ja widzę, że on żyje, że to jest... on jest szczery. On nie oszukuje, tak mi się wydaje. I szatnia też to przyjęła. To, że to są te wyniki, trochę jest szczęścia, to też... oni na to pracują. Tam się coś zmieniło w głowach piłkarzy. Myślę, że to też zmienił Bartoszek. To, co... akurat mówiliśmy o Szczecinie, co się podziało. No takie mecze też pozwalają uwierzyć w trenera. W tą pracę tygodniową pewnie też były jakieś analizy, przygotowanie i oni wygrywają. To trener wprowadził te zmiany Słowaków, którzy pomogli. Zaufanie do trenera wzrasta. Bartoszek uważam ma dobre wejście. Nie jest łatwo w Niecieczy pracować, na pewno nie jest łatwo. Tam wymagania są dosyć spore od właścicieli. Jest presja. Jest presja, to się wydaje tak, że to jest tylko Nieciecza, ale tam już kilku trenerów poległo. Wszystko przed trenerem Bartoszkiem. Ja na pewno mu życzę, bo na pewno to był też dla niego zawód, że nie mógł pracować dalej w Kielcach. Ale okazało się, że trafił się dobry następca. Czas na MVP? Spośród trenerów, którzy zaczęli pracę w Ekstraklasie w trakcie sezonu, czyli Romeo Jozak, 9 meczów, 18 punktów, 6 zwycięstw i 3 porażki. Romeo Jozak zastąpił Jacka Magierę. I czy Dariusz Mioduski podjął słuszną decyzję, patrząc na grę Legii, na wybory trenera Jozaka? No bo to już jest jakiś materiał, żeby to zanalizować. Tak, bo on z nowych pojawił się najwcześniej, bo już 13 września. Czas pokaże, czy ta trzynastka będzie dla niego szczęśliwa. Ostatnie lata, gdybyśmy przeanalizowali lata w Ekstraklasie, pokazują, że tytuły mistrza kraju zdobywają drużyny, które zmieniają szkoleniowców pomiędzy wrześniem a listopadem. Tak było 3 czy 4 razy ostatnio z Legią. Tak było z Lechem Poznań, bo Maciej Skorża też pojawił się w Poznaniu w trakcie sezonu i zdobył tytuł mistrza Polski. No więc jeżeli patrzeć na sytuację Legii pod tym kątem, tak, to była właściwa decyzja. Właściwa była tym bardziej, no, że Legia dziś zdobywa punkty. Sprawdziłem, jak wygląda tabelka od 13 września. No i w tej tabelce na prowadzeniu są dwie drużyny. Legia Jozaka i Korona Leteriego. One w tym czasie od 13 września zdobyły najwięcej punktów. No, u trenera powinna się liczyć przede wszystkim skuteczność. I ta skuteczność u Jozaka jest. Jego Legia jest bezkompromisowa, bo nie remisuje. Albo wygrywa. To prawda. Wygrała 6 razy, albo przegrywa. Przegrała 3 razy. Te pierwsze mecze pokazały, że jest wyznawcą tej szkoły trenerskiej, która mówi, że budowanie drużyny zaczyna się od obrony. Jeżeli uda się uszczelnić obronę, wtedy można myśleć o czymś więcej. No i w Legii to się sprawdza, bo pierwsze mecze, nawet te zwycięskie, tak jak chociażby z Krakowią, ten mecz pierwszy 1-0, w którym Legia grała bardzo brzydko. Legia oddawała piłkę, Legia się nie podobała, ale były wygrane, pozwoliły Jozakowi w ostatnich meczach, w ostatnich dwóch wygranych i w tym przegranym w Kielcach wreszcie zaprezentować też nam Legię, która się po prostu podoba. Kasiu, a spodziewasz się większej estetyki po grze Legii wiosną, kiedy wróci Miro Radović, być może pojawią się nowi piłkarze z Bałkanów? No ja myślę, że wszyscy oczekują lepszej estetyki, bo ja na razie nie widzę takiej Legii, która by dominowała. Dominowała z obojętnie jakim zespołem. Że to jest drużyna, która wychodzi jak po swoje. I często czeka. Tego nie ma. I tutaj oczywiście Jozaka trzeba chwalić za punkty, za to, ile tych punktów udało się uzbierać, bo to jest dobry wynik. Cały czas zastanawiam się, czy trener Magiera by sobie z tym nie poradził. Czy jeżeli by nastąpił ten skok, to wyjście z tego kryzysu. Dostał jeszcze sobie... chwilę, prawda? Tak, czy jeżeli by troszeczkę jeszcze prezes Mioduski wytrzymał, czy jemu by się nie udało, czy on by dzisiaj nie był w lepszej sytuacji, ta drużyna nie grałaby lepiej, ładniej. No, w meczu ostatnim z Koroną Kielce
patrzyłem na statystyki, zresztą oglądałem ten mecz w Legii, bardzo podobało mi się to, jak Legia potrafiła strzelić dwa gole, czyli dwa razy bardzo szybko reagując, pierwszy z kontrataku, drugim razem prostopadłym zagraniem. To było fajne, to było zaskakujące i to na pewno jest element, który piłkarze techniczni powinni robić, ale utrzymanie przy piłce, Korona Kielce dominuje w meczu, w sensie utrzymania przy piłce i to zespół Korony potrafił zepchnąć do defensywy Legię. To mi się nie podoba, czyli to estetyka chyba tak pojęta, tak to rozumiem, to o czym ty mówisz. No to jest słabo, to jest słabo. Był taki moment w drugiej połowie, kiedy posiadanie piłki było 60% do 40% na korzyść Korony. Korony i przy 1-0, gdzie Legia wygrywała, to Legia się broniła praktycznie całym zespołem, 30 metrów od bramki. Ta zresztą bramka strzelona to była akcja, gdzie Korona miała bodajże 2 minuty piłkę i dwa razy odbierała tą piłkę na 30 mecz od bramki Legii Warszawa. No mnie nie podoba się to, że Legia z roku na rok miała być zespołem lepszym i przez to większe szanse mieć gry w pucharach. Dzisiaj patrząc na tą Legię, to ja nie widzę, żeby to był zespół, który w pucharach będzie lepszy niż w ubiegłym roku. No i to jest, myślę, najważniejsze, czyli w trakcie tej ligi wypracować sobie taki system gry, taką jakość, mieć takich piłkarzy, żeby później co najmniej w tej lidze Europy Legia się znalazła. Pamiętajmy też o jednym, że trener Jozak jest równie wielką niewiadomą jak trener Owen. No, Legia jest dla niego nową zabawką. No i to nie jest Mamy nową zabawkę, to łatwo możemy ją zepsuć, próbując rozbierać części, które są nierozbieralne. Generalnie jesteśmy krajem, który dla nowicjuszy jest hojny. Muszę powiedzieć jedno zdanie. Mecz Legii z Górnikiem Zabrze w kolejce numer 16. To była Legia, którą przynajmniej ja osobiście chciałbym oglądać. To była Legia, która dominowała. To była Legia, która nawet wtedy, kiedy prowadziła 1-0, miała cały czas kontrolę nad grą. I ten mecz, jeden mecz. Legia Górnik. Resztę, te pozostałe mecze, to ja nie przypominam sobie, żebym zapamiętał Legię z czegoś, coś, co się podobało, gdzie była jakaś powtarzalność. Ale tak, masz rację, ten mecz z Górnikiem Zabrze to był jedyny mecz, gdzie dobrze się oglądało i ta Legia powinna iść w tym kierunku. Dobrze, panowie, zamykamy temat trenerów. Za nami większość spotkań 17. kolejki, dlatego pozwolimy sobie na bilans naprawdę ciekawego weekendu. Pierwsza kategoria. Pan piłkarz. Jakie nazwisko sobie upatrzyliście? Ja mam dwa. Oba zagraniczne. Oba trochę na zachętę, ale moje typy pokażą, czego szukam w Ekstraklasie. Bo walka, determinacja z mojego punktu widzenia jest obowiązkiem. Solidność też, bo jak się przychodzi do pracy, to trzeba na swoje pieniądze zapracować. Cały czas za mało w Ekstraklasie jakości. W meczu Arki Gdynia tą jakość pokazał duet Krivec-Zarandia. Piłkarze, którzy ostatnio nas dobrą grą nie rozpieszczali. Piłkarze, którzy dostawali od trenera Ożyńskiego bardzo mało minut. Piłkarze, którzy do koncepcji Ożyńskiego, który woli brzydkie granie, kompletnie nie pasują, ale jednak swoją determinacją, uporczywą, dobrą formą pokazywaną chociażby na treningach, wywalczyli sobie miejsce w składzie, mają coraz więcej minut, no i być może też dlatego w ostatnich dwóch spotkaniach Arka dwa razy wygrywała. Kasiu, twój typ? Mówisz o zawodnika, tak? Tak. Angulo. Myślę, że Angulo. Angulo mnie przekonuje dalej. Wydawało mi się, że on się zatnie i nie będzie strzelał, ale widzę, jak ten piłkarz ma ułożoną lewą nogę. Może być 30 goli, Kasiu. Jak dokładną. Nie pamiętam, w jakim meczu miał piłkę na 14 mecze, tak z prawej strony schodził na lewą stronę i miał do dogrania piłkę z Lechem. Z Lechem. Putowskiego szukał. Brawo. Gdzie wydawało się, że przy niższym słupku nie ma miejsca. Że musi dograć, tak. Ale on tak wierzył tej swojej lewej nodze, jak przy strzale z rzutu karnego. I ta szybkość reakcji, czasami oglądając go w meczach, gdzie na początku strzelał, tak nie bardzo był widoczny, poruszał się z przodu i zastanawiałem się, czy jemu się to udaje, czy on będzie strzelał. Natomiast nie przestał strzelać i strzelać będzie dalej, bo wystarczy, że jemu trochę odpuścisz,
on tą piłkę będzie miał na 16-20 metrze, to już grozi niebezpieczeństwo. Co jeszcze? Myślę, że to jest na pewno jeden piłkarz i Szwoch, który oczywiście strzelił dwie bramki i asystę, tak? No miał na tej murawie wyzwanie było kopanie piłki. To też piłkarz, na którego no, myśleliśmy, że ta kariera jego w Legii może się udać, może eksplodować, nie udało się i tak też zastanawiam się. Warte to też jest taka sinusoida. Czy to jest dla niego odpowiedni klub, czy on jego stać na coś więcej? No trudno powiedzieć. Angulo Szwoch, dobrze. Przyspieszamy. Kategoria numer 2. Aplauz. Chciałem wam zaproponować Arkę. Dlaczego? Ponieważ 5 goli po autach zdobyła już drużyna Leszka Ozińskiego i jak dla mnie to jest rzecz, która wywołuje aplauz. A dla mnie nie, bo dla mnie to jest rzecz, która nie ma nic wspólnego z tym, czego ja szukam w futbolu. Ale zobacz Wojtek, rzuty, przepraszam, auty Arki, rzuty rożne Górnika, czyli, dokładasz czyli, atak pozycyjny czyli, i masz potwora. No, czyli tej jakości, no... To jest coś, co jest skuteczne, coś, co idealnie pasuje do filozofii Ozińskiego, bo to cały czas za nim idzie. I Kielce, i Bielsko-Biała, trochę mniej Górnik Zabrze. Dobrze. Ale na Boga, jeżeli ja mam tracić w każdym meczu 10 razy po 90 sekund po to, żeby mi Damian Zbozień z prawej strony przeszedł wybijać aut na lewą, to ja dziękuję bardzo. Czyli okej, negujesz moją propozycję, słucham twojej. Jeżeli chodzi o aplauz, no tak. Myślę, że mecz Korona Kielce Legia Warszawa rozgrywany, jako mecz, rozgrywany tak? w tempie bundesligowym. Zawrotnym. Myślę, że gdyby zmienić grafikę na niemieckie napisy, to Europa dałaby się oszukać, że to jest dobra Bundesliga. No i stadion w Kielcach, który rzadko się zapełnia, nawet jak przyjeżdża Wisła czy Legia, a tutaj... Myślisz, że tak zostanie, czy to dlatego, że Legia przyjechała? Myślę, że nie. A szkoda, bo w tym zespole można się zakochać i kibice są zadowoleni. Patrząc, jak żyje szatnia, jaka tam jest radość, to kibice też powinni się cieszyć, bo takiego zespołu jeszcze nie mieli. Ostatnia kategoria, która nam została? Szpila. Co wam się nie podobało? Kto wam się nie podobał? Ja ucieknę trochę od odpowiedzi i powiem, że pogoda. Chciałbym bardzo, żeby do końca, czyli do kolejki numer 21, była dobra pogoda, nie ze względu na pogodę, bo jak jest zimno, to zawsze można się cieplej ubrać, ale ze względu na opady, bo opady niszczą nam murawę, a na słabej murawie nie da się dobrze grać w piłkę, tak jak w snookera nie dałoby się grać na nierównym stole bilardowym. Kaziu, jakieś przemyślenia? Znaczy ja mam przemyślenia trochę z walem związane i sytuacja, z którą będziemy mieć problemy, może takich problemów... Czy sędziowie powinni mieć linię? Linię, powinni mieć linię na wozie, czyli zatrudnienie człowieka do tego, żeby im szybko wyrysował linię, bo tutaj będą problemy 10-20 centymetrowe spalone, tego nie jesteś w stanie na wozie zobaczyć. To jest taka szpila do tego, żeby coś z tym zrobić, bo będą problemy, będą nerwy niepotrzebne. No i to są takie też czasami trudne sytuacje, bo ja mam do dzisiaj problem, nie wiem jak ocenić sytuację z rzutem karnym Hernandeza. Ja nie mam. Dla mnie ewidentny Padolino. Padolino. Dla mnie ewidentny Padolino. Mi się też tak wydawało, natomiast moi koledzy... Tak, mówiłeś to w programie, tak, czy nie? Mówiłem to, że... Jestem z tobą, programu nie oglądałem, ale dla mnie ewidentny Padolino. Że dla mnie to było też wymuszenie. Jeżeli VAR ogląda to i trenerzy oglądają i wskazują na rzut karny, no to coś tu, albo coś ze mną jest nie tak i ja źle widzę, Ja też myślę, że być może ze mną jest coś nie tak, ale się nie przejmuję. Dla mnie to, co zrobił Hernandez, to było zachowanie gościa, który wie, że jest dobrze ubezpieczony i wskakuje pod samochód. Okej, ten samochód go trafia, ale trafia go z jakiegoś powodu. A propos VAR-u, poruszyłeś strasznie ważną rzecz i dobrze, że ją poruszyłeś. Króciutko, Wojtek, poproszę. Sędziowie przestali sędziować. Sędziowie zaczęli unikać odpowiedzialności. Nie podejmują decyzji, bo za chwileczkę i tak dostaną podpowiedź na VAR. VAR miał być pomocą w sytuacjach, które są nie do rozwiązania. Sędziowie przestali kompletnie sędziować i to mi się nie podoba. Wydaje mi się, Wojtek, że dobrze, że to jest. Myślę, że się uczymy. Uczymy się na żywym organizmie. Powinno być lepiej. Ja mam pretensje do sędziów, a nie do VAR-u. Tak, ale to też potrzeba trochę doświadczenia. Myślę, że im dłużej będzie, im więcej będzie
tych kontrowersji, które zechcemy rozstrzygać albo o nich mówić, tym oni szybciej pewnie też się poprawią. A ja na dziś, a propos VAR-u, mam takie zdanie jak Nenad Bielica, że na razie to robi się cyrkus, a być może w przyszłości będzie przepiękny teatr. A już za chwilę pytania do pana Kazimierza i pana Wojciecha. Pytanie numer jeden. Kto panów zdaniem ma najsilniejszy skład w Ekstraklasie? Poproszę o krótkie odpowiedzi. Widzisz, tak długo się zastanawiamy. Wydaje się, że czas. Wydaje się, że Legia też. Legia i Lech, tak mi się wydaje. Osłabiona trochę Legia Gdańsk, ale myślę, że to jest ta trójka. Wojtek? Legia Warszawa. Do pana Kazimierza. Czy Kilian Sheridan się odblokuje i wróci do formy z poprzedniego sezonu? Myślę, że tak. Jest to piłkarz, który pokazywał dużą jakość. Co prawda nie wiem, jak we wcześniejszych sezonach, czy to był piłkarz, który gwarantował strzelanie kilkunastu bramek, czy to był najlepszy sezon, jaki miał do tej pory w Jagiellonii Białystok, ale myślę, że jest to piłkarz, który będzie strzelał. Ma dobrą technikę, ma dobrą lewą nogę, dobry wzrost do tego strzelać głową, więc kwestia, myślę, jakiejś serii i powinno pójść. Wojtek, czy duet Wasilewski-Głowacki może być najlepszym duetem stoperów w Ekstraklasie? Nie. Nie może? Nie. Okej. Okay. Czy jedyny sposób na rozwój Ekstraklasy to większe pieniądze? Tak. Między innymi tak. Też. I ostatnie pytanie do pana Kazimierza. Panie Kazimierzu, kiedy założy pan Twittera? Nie zastanawiałem się nad tym, także na razie nie. Audycje... Na Twitterze nie słychać charyzmy. Coś w tym jest. Audycję tradycyjnie puentujemy muzyką. Dziś gramy kawałek pod tytułem Bloom duetu Sultan i Shepard. To wszystko z naszej strony. Kazimierz Węgrzyn. Dziękuję bardzo. Wojtek Jagoda. Dziękuję pięknie, miłego dnia. I Bartosz Greń. Dziękujemy za uwagę. Za tydzień audycję poprowadzi Piotr Domagała. Do usłyszenia. Do usłyszenia.